Jak pamiętacie Państwo, budżet na 2015 rok był budżetem, który musiał zostać spięty obligacjami. Propozycja pierwotna była 29 milionów obligacji. Zdjęliśmy około 5 milionów do 24, gdzie 12 milionów to były obligacje dotyczące dokończenia Centrum Rekreacji Wodnej, zadania największego w budżecie dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Jesteśmy w tej chwili w procedurze przygotowania i uchwalania nowego budżetu. I tak jak Państwo pamiętacie, mówiłem, że pierwszą sprawą, którą dla mnie jest priorytetową w czasie i kampanii wyborczej, i na początku kadencji, to jest ustabilizowanie sytuacji finansów miasta. Przede wszystkim dlatego, że sytuacja, jeśli chodzi o zadłużenie, była wszystkim znana. I w ramach restrukturyzacji finansów miasta podjęliśmy szereg działań, o których będę w międzyczasie mówił, związanych z jednej strony z szukaniem optymalizacji wydatków z budżetu, a z drugiej zwiększania przychodów i dochodów budżetu miasta poprzez pozyskiwanie tych pieniędzy od poszczególnych instytucji. Myślę tutaj o samorządzie województwa, o urzędzie wojewódzkim, o ministerstwach, jak również chyba generalnie najmocniej w środkach z Unii Europejskiej. I zacznę może od tej części przychodowej, jeśli chodzi o zwiększenie środków do budżetu miasta. Myślę, że to już jest około 20 milionów środków, które dodatkowo pozyskałem do budżetu miasta. Dlatego mówię o 20 milionach, bo w ostatnim tygodniu mieliśmy informację, że dofinansowane zostaną zrealizowane przez nas projekty. Jeden dotyczący budowy ścieżek rowerowych, gdzie około 900 tysięcy środków pozyskały w ramach regionalnego kończącego się już programu operacyjnego, i drugi to jest dotyczący części związanej z bezpieczeństwem i ze światłowodami. Tam jest około ponad 300 tysięcy środków, które pozyskamy. I tak, 9 milionów 100 z refundacji za drogę 504 w tym roku. Te pieniądze mamy pozyskane do budżetu, one wpłynęły. 1,5 miliona dofinansowania toru wrotkarskiego. 1 milion od ministra, 500 tysięcy ze środków samorządu województwa, daje to razem 1,5. W tej chwili unieważniona jest procedura po raz drugi wyboru oferenta. Oferty były dużo powyżej kwoty zamawiającego i będziemy przystępować do kolejnego, trzeciego przetargu. Myślę, że przez okres zimy powinniśmy w końcu wyłonić dobrego wykonawcę. Ponad 1 milion złotych na remont wiaduktu w Nowodworskiej. Tak jak Państwo pamiętacie, w okresie letnim zostało to zrealizowane. Ten 1 milion złotych pozyskaliśmy od ministra infrastruktury z rezerwy z budżetu państwa. I w tym również w samym ministerstwie 167 tysięcy na przebudowę przepustu w ulicy Fromborskiej. To jest też zadanie dofinansowane z budżetu Skarbu Państwa. 165 tysięcy na doposażenie gabinetów lekarskich w szkołach również, jak i w ostatnim miesiącu dokonano rozstrzygnięcia z tak zwanych schetynówek, gdzie składałem wniosek na przebudowę ronda ulicy Konopnickiej Niepodległości. Mamy tam prawie 900 tysięcy złotych w ramach projektu tak zwanych schetynówek. I to po raz pierwszy miasto korzysta z tych pieniędzy. Do tej pory wnioski nie były dofinansowane.
937 tysięcy to jest refundacja ścieżek rowerowych, właśnie te, które były w tym roku wykonane po ostatnim konkursie z działania 214 i 377 to jest rozbudowa monitoringu. Te pieniądze jeszcze podejrzewam w tym tygodniu będziemy podpisywać umowę. Najprawdopodobniej wpłyną albo na sam koniec roku, albo na początku roku następnego. Są to pieniądze pozyskane już na wykonane zadania, także jest to czysta gotówka do budżetu miasta. 3 600 000 to jest to, co żeśmy podawali odnośnie VAT-u, ale tak jak Państwo pamiętacie, na sesji mówiłem, że spodziewamy się z tych szacunków, że ta kwota sięgnie około 5 milionów. I jeszcze jeden element, który jest z tym związany. Część pieniędzy zwracamy w ramach VAT-u do samorządu województwa, ale wystąpiłem również o podwyższenie wskaźnika dofinansowania przez samorząd województwa. Na dzisiaj nie mam jeszcze takiego na 100% potwierdzenia, ale najprawdopodobniej część z tych pieniędzy uda nam się również do CRW w ramach rozliczeń pozyskać. Co jeśli chodzi o przedsiębiorczość? W ramach samorządu i Urzędu Miejskiego żeśmy podjęli temat kompleksowej obsługi właśnie przez Biuro Wsparcia Przedsiębiorczości, dlatego żeby przedsiębiorca, inwestor, który chce w naszym mieście zainwestować, miał taką bezpośrednią opiekę i wsparcie przy przeprowadzaniu wszystkich procedur związanych ze stosownymi pozwoleniami czy dokumentami. Mamy w tym roku 3 nowe branże, które wchodzą na modrzewinę, biotechnologia, metal i reklama. Jedna inwestycja zakończona, 2 w trakcie pozyskiwania ze specjalnej strefy zezwolenia. Są to firmy Proximus, Svanvit i Vivendi. Z kilkoma firmami w tej chwili rozmawiamy, ale nie ma jeszcze konkretnych ustaleń. 20 nowych miejsc w inkubatorze w Elbląskim Parku Technologicznym. Jak i również 2 miliony z pieniędzy przeznaczonych w Powiatowym Urzędzie Pracy, to jest zawarto 110 umów na rozpoczęcie nowych działalności gospodarczych. Rozpocząłem powrót do idei Złotego Trójkąta. Myślę tutaj o wspólnym podejmowaniu tematów przez samorząd, uczelnie i przedsiębiorców. Jednym z tych działań jest podjęta uchwała Rady Miejskiej wprowadzająca łatwiejszą możliwość pozyskania ulg w zależności od inwestycji bądź tworzonych miejsc pracy. Kiedyś te warunki musiały być łącznie spełnione, teraz wystarczy jeden, niezależnie który spełnić i będzie można korzystać z pieniędzy związanych z ulgą w podatku od nieruchomości. Rozpoczęta jest intensywna praca. Myślę, że w lutym będziemy szerzej na ten temat mówić, na temat docelowego modelu funkcji związanych z funkcjonowaniem Elbląskiego Parku Technologicznego. Powiązane to będzie z 2 uczelniami i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową i Elbląską Uczelnią Humanistyczno-Ekonomiczną. W związku z tym, że w tej obecnej perspektywie finansowej 2014-2020 duże środki finansowe są przewidziane i dla przedsiębiorców, i dla samorządów związanych z tak zwaną gospodarką innowacyjną. I zamierzam, żeby również miasto z tych środków mogło korzystać. Co w dziedzinie transport? Przygotowaliśmy program,
który nie jest programem obligatoryjnym. Jest to program fakultatywny modernizacji dróg. Chciałem, żeby na kadencję przyjąć pewne założenia co do modernizacji dróg, ponieważ środki finansowe na przebudowę, budowę dróg nie są w tej perspektywie unijnej hojne, są wręcz bardzo małe. Podjęte są działania związane z kilkoma dużymi inwestycjami związanymi z, właśnie z większymi kosztami, jak i również program, w tym programie modernizacji dróg uwzględnione są weekendowe naprawy dróg, nowe podejście do modernizacji tych dróg, mianowicie nakładki wzmocnione siatką, które dają na 10 lat możliwość utrzymania tej nawierzchni, a tym samym nie wchodząc w remonty tych odcinków, będziemy zaoszczędzali pieniądze na bieżącym utrzymaniu. Druga rzecz to oczywiście inwestycje duże, takie jak wiadukt czy tunel, bo to też jest trzeba do końca nie jest rozstrzygnięte, czy połączenie Zatorza. To też jest temat, który będziemy zatrzymali. Natomiast w tym roku to, co żeśmy zrealizowali, to już wcześniej przy tych środkach finansowych mówiłem, czyli modernizację wiaduktów, też i przepust w ulicy Flomborskiej, Częstochowskiej i ulica Moniuszki, która została w nowej nawierzchni wykonana. Czerniakowska, Radomska, to są te przedsięwzięcia, które były w tym roku zrealizowane. Natomiast przygotowujemy się również do tych zadań dużych finansowych, o których już wspomniałem, jeśli chodzi o Zatorze czy 12 lutego linia tramwajowa. Wprowadzono zmiany w organizacji ruchu, jak również przeznaczyliśmy na budowę i modernizację oświetlenia na drugi etap oświetlenia dzielnicy Zatorze. To było zadanie za około 800 tysięcy złotych. W tym roku z budżetu miasta do kwoty, którą pozyskaliśmy na oświatę, z budżetu miasta dołożyliśmy prawie 79 milionów złotych. To jest finansowanie z budżetu. Myślę, że trzeba powiedzieć tu o ważnej inwestycji, na którą pozyskano środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. To jest rozbudowa i modernizacja żłobka przy Asnyka. To jest zakończone. Będzie tam nowych 25 miejsc dla dzieci do lat 3. Powstał również punkt przedszkolny przy specjalistycznym ośrodku szkolno-wychowawczym. Około 3400 dzieci uzyskało stypendia socjalne na prawie 1 800 000 złotych, jak również stypendia wypłacone za wysokie wyniki w nauce 68 tysięcy. 183 uczniów zostało laureatami i 125 finalistami konkursów i olimpiad. Świadczy to o tym, że mamy zdolną, dobrą młodzież, która osiąga wyniki nie tylko w szkole, ale również w konkursach organizowanych przez różne instytucje. Te działania, które mówiłem przy naprawie finansów miasta, pozwoliły na następny rok przygotować projekt budżetu. I projekt budżetu zakłada spłatę starych zobowiązań, zakłada znalezienie środków finansowych na tak zwane wkłady własne, inwestycje, które są do realizacji, bez korzystania z kredytu bądź obligacji. I to oczywiście w tym momencie powoduje, że jednocześnie
nie zamknęliśmy sobie drogi do sięgnięcia po pieniądze z Unii Europejskiej i spłacamy stary dług, bo tak jak Państwo widzicie, o 15 milionów, czyli z 360 milionów z długu schodzimy do 345. Jest to krok w stronę zmniejszenia zadłużenia. Budżet jest budżetem nakierowanym na efekty. W pierwszej kolejności są te inwestycje, na które możemy znaleźć pieniądze ze źródeł zewnętrznych i te działania, które wprowadziliśmy w ramach optymalizacji wydatków bieżących spowodowały, że mamy nadwyżkę budżetową w wysokości 46 milionów. Z tego co sprawdzałem od 2010 roku takiej nadwyżki nie było. To jest optymistyczny sygnał co do finansów, że będziemy poprawiali stan finansów miasta, a jednocześnie starali się realizować zadania rozwojowe.